Witam. Dla użytkowników radia internetowego Stern Radio IR2 mam taką ciekawą propozycję, dlatego że firma dostarcza radio z takim akumulatorkiem. To jest taki, kiedyś jak w Nokiach, prawda, był ten akumulatorek. I są dwa rodzaje właśnie tych akumulatorków, które wyglądają identycznie tak samo, tak jak tutaj właśnie widać, są identycznie takie same. Jednak z tym radiem działa tylko jeden typ specjalnie przygotowanych przez producenta właśnie do tego radia. Niemniej właśnie mam tutaj taką ciekawą propozycję, że można to pominąć. Dlatego po prostu wystarczy połączyć tutaj, są trzy konektorki, prawda, w baterii, to wystarczy lewy skrajny połączyć z środkowym, to są minusowe, ujemne, prawda, konektorki, a plus zostawić oddzielnie. Te dwa po prostu zrobić zworkę, najlepiej tą zworkę zrobić na samej płytce pod tymi blaszkami, które wychodzą na baterię. Tutaj, prawda, zrobić, zewrzeć dwa konektorki, czyli ujemny i ten skrajny, i tu podłączyć jeszcze właśnie dodatkową można baterię właśnie wtedy jeszcze, tak jak tutaj ja ten akumulator, prawda, litowo-jonowy, prawda. Taki typowy akumulator. One mają identyczne parametry napięciowe jak te baterie, więc po prostu gdy podłączymy potem baterię tutaj do gniazda bateryjnego, to tylko po prostu zwiększa się pojemność, bo napięcie identyczne jest właśnie tej baterii i właśnie tego akumulatorka i tylko zwiększa się pojemność. W tej chwili idzie mam rozebrane radio, w tej chwili tylko na samym tym akumulatorku, ale wszystko tutaj działa tak jak trzeba. Zaraz włączymy radyjko. Tak. Poprawne smażenie pysznego wigilijnego karpia już niedługo w Radiu Złote Przeboje. Podporządkowane. Tak, RMF. Potrzebujemy jeszcze prezentów, lampek. Chyba nie zdążymy. Zdążyć. Tutaj TOK FM. Karmelickiej tramwaje czasowo nie kursowały też ulicą Kuklińskiego. Tak, także jeżeli się właśnie zrobi to, co powiedziałem, to wtedy działa całe ładowanie, bo właśnie jeżeli się nie złączy tych dwóch konektorków ujemnego z tym, prawda, skrajnym lewym, to po prostu nie działa ładowanie w tym radyjku. Jak się w innym źródle naładuje i włoży się do radyjka, to działa, natomiast jeżeli się rozładuje, to włączę przewód ładowania, a niestety nie ładuje. Wtedy, kiedy się zewrze właśnie te dwa konektorki, ujemny z środkowym, wtedy wszystko ładnie działa, wszystko ładnie się ładuje, nawet na tych akumulatorkach, które nie są przystosowane do tego radia. Mówię, są identyczne, mają ten sam symbol, a jednak się różnią. Producent, prawda, specjalnie do tego radyjka przygotowuje baterię. Nie wiem, dlaczego tak robi, ale przecież nie ma żadnej sprawy. Prosta sprawa, łączymy tamte ujemny z zewnętrznym i wszystko jest. I wtedy możemy jeszcze dodatkowo, idealnie się tutaj mieści ten akumulatorek litowo-jonowy. Tam sobie na dwustronną taśmę przykleiłem, tu przewodami przylutowałem. Świetnie się to wszystko spisuje. I teraz chodzi o to, że dosyć duży pobór prądu ma, jak na takie małe bateryjki to radyjko. I na przykład jak idę rano tam gdzieś golić się do łazienki czy coś, to sobie odłączam zasilanie i wtedy idzie na tych bateriach. W tym układzie, jak przerobiłem, to ponad 8 godzin normalnie można słuchać bez zasilania. Jest jedno ale, że jak się radia nie słucha, to trzeba całkowicie go z tyłu wyłączać, żeby w ogóle na wyświetlaczu nic nie świetliło, bo jednak nawet jak radio jest nie włączone w funkcję odtwarzania, to, prawda, stacji, to i tak zużywa, bo sam wyświetlacz zużywa dosyć sporo baterii. Więc jeżeli nie korzystamy z zasilacza, to powinniśmy radio całkowicie wyłączać, prawda? O, i to taka rada. Radyjko jest świetne, jest tak dopasowane do każdej ewentualności, że naprawdę jestem bardzo z niego zadowolony. No, także to by było na tyle. Dziękuję, pozdrawiam.